W dawnym Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy Rybaki w Łomży powstać ma ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodek zostać ma przeniesiony z nowej siedziby WOPIT-u, który do końca stycznia bieżącego roku oficjalnie przeniósł się do budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Inicjatywa ma związek m.in. z tym, że coraz więcej młodzieży potrzebuje specjalistycznej pomocy w walce ze swoimi problemami. Chcemy uruchomić oddział, który pozwoli dzieciom zareagować, wykształcić sposób postępowania właśnie w takich depresjach, uzależnień od internetu, bo większość teraz uczniów kontaktuje się ze szkołą za pomocą internetu i tu trzeba znaleźć dobry środek, a zatrudniamy dobrych specjalistów od tego typu zachowań, uzależnień. Dużo osób szuka tej pomocy, jeśli chodzi o w ogóle o młodzież, o to, co się dzieje z naszymi dziećmi w tej sytuacji, która jest związana nie tylko z pandemią, ale również z tym, co się dzieje w rodzinach. Grupę naszych pacjentów stanowią osoby, no nie ukrywam, uzależnione od internetu, od komputera, trochę żyjące w takim wirtualnym świecie. Jednym z najczęstszych objawów, jakie pojawiają się u dzieci i młodzieży uzależnionych od komputera, jest agresja. Zazwyczaj związane jest to z pewnymi zasadami, które wprowadzają rodzice. Próbują wymagać, żeby dziecko korzystało mniej. Jak ten czas podzielić? Na ile pozwolić tylko dziecku spędzać czas przed komputerem, jak są lekcje, a potem na przykład godzinę czy dwie tylko pozwolić, czy też w ogóle nie pozwolić spędzać czasu przed komputerem? To jest dylemat rodziców. Takie stawianie granic wywołuje złość, wywołuje niechęć do rodzica. Na tym tle pojawiają się konflikty. Dziecko próbuje buntować się, reagować, próbuje szantażować rodzica. Trzeba w tym kierunku iść, bo to jest nowe wyzwanie, nowe uzależnienie i trzeba z tym walczyć. Stąd też nasza troska też o włączenie się w ten program leczenia uzależnień od internetu. Ten budynek na Rybakach, który jest teraz jeszcze w WOPIT-cie, on zostanie przywrócony do działalności i myślę, że tutaj duża rola będzie pani dyrektor Renaty Szymańskiej, żeby podołać temu. Jest dobre finansowanie, dobry klimat rządowy, ale też i województwa podlaskiego, żeby wspierać działalność, żeby mieć również i chronić tą młodzież przed nowym wyzwaniem, jakim jest uzależnienie od internetu. Należy wspomnieć, że do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży trafiają nie tylko uzależnieni od komputera. Od połowy stycznia WOPIT-u ma już zarejestrowanych około 190 osób w przedziale wiekowym od 3 do 20 lat. Największą grupę stanowią dzieci zapisane przez rodziców i tutaj głównie trafiają do nas dzieciaki i młodzież z problemami wynikającymi z takich sytuacji rodzinnych, głównie okołorozwodowych. Kolejna grupa to są trudności w relacjach rówieśniczych. Dużym problemem jest to, że tych relacji tak naprawdę teraz nie ma. Okazuje się, że jak dziecko po iluś miesiącach spędzonych w domu może pójść do szkoły na jakieś dodatkowe zajęcia na przykład, to przeżywa to jako sytuację stresującą. To znaczy, że tak naprawdę już gdzieś te relacje naturalne zostały zaburzone. Budynek przy ulicy Rybaki w Łomży służył Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień przez blisko 30 lat. Teraz to miejsce ponownie ma zostać zagospodarowane. Dokumentacja w związku z powstaniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przygotowana ma być w przeciągu kilku miesięcy. W miejscowości Tyszki Łabno w gminie Kolno powstanie nowa świetlica, która służyć ma integracji oraz aktywizacji mieszkańców. Korzystać z niej będą mogły m.in. osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami. Budynek ma stać się centrum aktywności lokalnej społeczności. Wcześniej na tym miejscu stała szkoła, która służyła mieszkańcom przez dziesiątki lat. Stan techniczny tego budynku był na tyle niedobry, że szkoła została rozebrana, nie nadawała się do remontu, wobec czego mieszkańcom brakowało takiego lokum, w którym od dziesięcioleci się spotykali, bo taką funkcję pełniła szkoła wcześniej, wobec czego jak uruchomiliśmy
środki związane z funduszem sołeckim, to pierwsza decyzja mieszkańców to było przeznaczenie tej puli pieniążków na dokumentację techniczną, dzięki której powstałby budynek nowej świetlicy. Budynek zbudowany zostanie z 5 modułów kontenerowych. W ramach przedsięwzięcia teren wokół świetlicy zostanie zagospodarowany. Powstanie 15 miejsc parkingowych, droga dojazdowa, pas spacerowy czy infrastruktura techniczna wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki. To będzie takie rozwiązanie już kompleksowe. Tutaj będą odbywały się na pewno jakieś również inne przedsięwzięcia, nie tylko festyny wiejskie, czy też spotkania mieszkańców tej miejscowości, ale również spotkania mieszkańców z innych miejscowości, ponieważ muszę dodać, że gmina Kolno jest gminą niesamowicie aktywną. Mieszkańcy są bardzo aktywni i o tym świadczą choćby powstałe koła gospodyń wiejskich. Jest ich aż 11. Mamy zespoły śpiewacze, kluby sportowe, LZ. Wobec czego tutaj rzeczywiście potrzeba takich miejsc, które by pozwalały na działania kulturalne, na działania integracyjne. I to miejsce też takie ma być. Na pierwszym oficjalnym takim spotkaniu z panem wójtem 2 lata temu tak zażartowałam, że chyba postawimy sobie tutaj wóz drzymały, bo już marzenie odnośnie świetlicy to już któreś pokolenie się z tym boryka i w końcu się nam udało. Będziemy mieli swój kawałek podłogi. Planów, jak to zagospodarować, jest kilka. No, myślę, jakoś hucznie uczcimy otwarcie i będziemy kontynuować to w jakichś różnych poczynaniach. W gminie Kolno funkcjonuje 45 sołectw, z czego miejsc, które wyposażone są w świetlice, jest 19. Jak zaznaczył Józef Wiśniewski, istotnym jest fakt, że mniejsze miejscowości mogą cały czas się rozwijać. W 26 miejscowościach na 45 wyposażonych w miejsca takie jak tutaj, czyli takie miejsca integracji społecznej, wyposażone w plac zabaw, w siłownie plenerowe albo elementy siłowni plenerowych. Od ubiegłego roku budujemy altany na tych działkach, które nie posiadają świetlic. Budowa świetlicy w miejscowości Tyszki-Łabno nie jest pierwszą inwestycją, jaką wsparły władze województwa podlaskiego na terenie gminy Kolno. W roku 2019 oddaliśmy z kolei świetlice do użytku w miejscowości Wincenta. Remont był sfinansowany ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków unijnych. Oczywiście tutaj możemy liczyć na pomoc i wsparcie w bardzo ważnym obszarze, jakim jest tworzenie warunków do funkcjonowania mieszkańców w tym obszarze kultury, obszarze integracji. Taka pomoc zewnętrzna bardzo często jest kluczowa. Bez niej te przedsięwzięcia nie mogłyby powstać, ponieważ obawiam się, że żaden samorząd nie byłby w stanie sfinansować tych przedsięwzięć ze środków własnych w obliczu innych wydatków, jak drogi, jak wodociągi, jak kanalizacja, jak remonty szkół. Docelowo projekt gotowy ma być w październiku bieżącego roku. Jednak w związku z pandemią COVID-19 mogą pojawić się pewne przesunięcia czasowe. Niemniej jednak ustawa antycovidowa pozwala nam, a Urząd Marszałkowski jest bardzo otwarty również, na wydłużenie czasu realizacji projektu. Będziemy starali się oczywiście, aby to wszystko odbyło się zgodnie z harmonogramem, zgodnie z terminami zawartymi w umowie, ale jeżeli nastąpią pewne perturbacje z takim czasowym, rytmicznym wykonaniem tego zadania, to będziemy wnioskować o przesunięcie i podejrzewam, że nie będzie z tym też żadnego problemu. Wartość projektu budowy nowej świetlicy w miejscowości Tyszki-Łabno to 600 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Konkurs na takie działania zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca. W Choroszczy wyremontowane zostanie wnętrze zabytkowego obiektu pełniącego funkcję Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,5 miliona złotych. Natomiast dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wynosi 600 tysięcy złotych. Mogliśmy skorzystać z finansów na renowację zabytku, a ten budynek, w którym się znajdujemy, jest to zabytek. Mamy tutaj bibliotekę, można powiedzieć taką prężnie działającą i postanowiliśmy naszym czytelnikom udostępnić tutaj bardzo jakby szersze grono pomieszczeń, więcej tutaj będzie mebli, będzie bardziej jakby już tak przystosowane do tego, aby ta biblioteka była biblioteką. Remont obejmie między innymi prace rozbiórkowe, wykończeniowe,
gazowe, renowacyjne oraz instalacje elektryczne, teletechniczne czy sanitarne. Wyremontujemy dwa pomieszczenia, przygotujemy wszelkie tutaj udogodnienia, między innymi dla dzieci, będą stoiska komputerowe, dodatkowo na wyższych pomieszczeniach będą sanitariaty przygotowane do naszych różnych imprez, bo mamy tutaj wiele imprez, będzie tutaj specjalne pomieszczenie socjalne, więc mam nadzieję, że już ta nasza infrastruktura kulturalna będzie coraz bardziej się rozwijać i będziemy mogli szerszy zakres usług świadczyć naszym mieszkańcom. Cały czas staramy się, aby jak najbardziej nasi mieszkańcy korzystali z tego, co im proponujemy, a tutaj skorzystaliśmy my, aby im jeszcze to ulepszyć, aby to było lepiej zorganizowane i mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie tutaj czytelników odwiedzało naszą bibliotekę. Projekt związany z renowacją wnętrza zabytkowego budynku zorganizowała lokalna grupa działania Stowarzyszenie Narew. To również dzięki temu pojawiły się dodatkowe środki na inwestycję. Uzyskaliśmy tutaj wsparcie, teraz przeszedł projekt dalej do marszałka. Marszałek to zaakceptował i dlatego cieszymy się, że uczestnicząc właśnie w tych różnych lokalnych grupach działania, także możemy korzystać z różnych dedykowanych właśnie funduszy, aby także na te różne nasze rzeczy i projekty można przeznaczać te fundusze. Czy z Urzędu Marszałkowskiego korzystamy nie pierwszy raz, można powiedzieć, że wiele już różnych projektów realizujemy, chociażby ten plac przed tym budynkiem był zrewitalizowany także za dużą kwotę, więc myślę, że kolejne, które projekty będą pojawiały się, my będziemy z nich korzystać, aby móc właśnie służyć naszym mieszkańcom nowymi pomysłami. Remont zabytkowego budynku, w którym mieści się Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu, obejmie następujące pomieszczenia. Na pierwszej kondygnacji dwa pomieszczenia biblioteczne, na drugiej kondygnacji pomieszczenie gospodarcze, socjalne oraz korytarz. Inwestycja zakończona ma zostać do końca 2021 roku.